Aktualnie do programowania serwerów w Java najchętniej wykorzystywany jest Framework Spring. By szybko dowiedzieć się, jak go do tego celu użyć, nie trzeba wiele teorii. Można rzucić się od razu na głęboką wodę praktyki, na przykład wykonując od A do Z prosty serwis oparty na SQL. Wraz z proponowanym kursem dostarczymy Ci niezbędnych narzędzi. Pokażemy techniki programistyczne. Ujawnimy efektywne skróty klawiszowe oraz szybkie i niezawodne sposoby na debagowanie programu serwerowego. Poznasz pewne ważne detale funkcjonowania aplikacji serwerowych, dzięki czemu szybciej zrozumiesz zasady ich działania i poradzisz sobie w każdej sytuacji problemowej. Odbywszy z nami serwerowy obóz przetrwania w Javie, zaopatrzysz się w najważniejsze narzędzia i zdobędziesz kluczowe umiejętności, by odnaleźć się w pracy backendowca tego języka programowania. Po ukończeniu kursu będziesz miał opanowane podstawy frameworka Spring 5. Bez problemu skonfigurujesz Spring Boot 2.0 oraz skorzystasz z baz danych SQL i JPA. Dodatkowo, jasne staną się dla Ciebie zasady działania serwletów, uzbroisz się w podstawy JSP, do tego dołożysz zagadnienie testowania opartego na JUnit. Będziesz w stanie wyszukać i naprawić błędy w aplikacji serwerowej, wdrożysz się do pracy z Gradle, narzędziem do obudowania i opanujesz podstawy techniki TDD. Wiedząc, jak wygląda typowa architektura aplikacji Spring, wyruszysz w dalszą drogę, by programować w Java kolejne serwery. Jakie korzyści wyniesiesz z tego szkolenia? Po ukończeniu tego kursu wideo będziesz w stanie stworzyć własną, kompletną aplikację z użyciem frameworka Spring i efektywnie rozwiązywać podstawowe problemy, jakie pojawią się podczas pracy z serwerem. Bez problemu odnajdziesz się także w starszych, typowych projektach realizowanych w Javie. Java na serwerze kurs przetrwania obóz drugi, od servletów do Spring Boota, jest przeznaczony dla programistów, którzy opanowali Javę w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym. Nie trzeba jednak znać Javy serwerowej, ta zostanie zaprezentowana od podstaw w trakcie kursu.